Witam, Bogdan Wasztyn na kanale Stowarzyszenia Auschwitz Memento w podcaście Opowiedzimy o Auschwitz. Dziś opowieść 23 pod tytułem Henios Komanda Śmierci, czyli z piekła do piekła. Jej bohaterem jest Henryk Mandelbaum, polski Żyd, więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz, oznaczony numerem 181-970, jeden z nielicznych, którzy przebyli pobyt w Sonderkommando, czyli komandzie specjalnym przeznaczonym do obsługi procesu zagłady europejskich Żydów. Poznałem go na przełomie wieków. Dobiegał już osiemdziesiątki. Miły w obyciu, grzeczny, łączący ludzi, łagodzący spory, dbający o dobrą atmosferę, rozbawiający towarzystwo. Taktowny, zawsze na miejscu. Uwielbiał rymować. Obsia dusza pan z Olkusza. Przekonywał, że nie można się zamartwiać. Dziesiątki razy słyszałem od niego. Czy ci dobrze, czy ci źle, ty się, bracie, z tego śmiej. Noś pogodę ducha w sercu, miej rozpromienioną twarz. Nie udało się we środę, to przed sobą czwartek masz. I zawsze zastanawiałem się, skąd tak wiele witalności w człowieku strąconym na dno piekła. W człowieku, który musiał w tym piekle funkcjonować przez wiele miesięcy i który widział oblicze człowieka, którego większość z nas nie potrafi sobie nawet wyobrazić. I do dziś nie znajduję na to pytanie odpowiedzi. Heniu to człowiek tajemnica. Urodził się w 1920 roku w Olkuszu, w rodzinie ubogich Żydów. Był najstarszym z czwórki rodzeństwa. Po kilku latach Mandelbaumowie przeprowadzili się do Ząbkowic-Będzińskich, gdzie ojciec, Dawid, założył mały zakład rzeźniczy. Okolica była biedna, więc Dawid sprzedawał mięso na zeszyt. Klienci starali się spłacać swoje zadłużenie, ale z czasem zaległe kwoty rosły. Wielki kryzys początku lat 30. sprawił, że zakład upadł. Dziesięcioletni Henryk musiał pomagać rodzicom. Zbierał suche gałęzie w lesie, aby było czym rozpalić w piecu, na torach wyszukiwał kawałki węgla. W czasie wakacji pracował u gospodarzy, kopał ziemniaki. Zbierał szkło, szmaty i złom, które sprzedawał u handlarza Abrama. W wieku 13 lat musiał porzucić szkołę, bo w domu wciąż brakowało pieniędzy. Prowadzał krowy na targ w Trzebini, gdzie zjeżdżali handlarze bydłem. Dostawał 5 zł od sztuki. Czasami pomagał u innego rzeźnika. Tłukł kamienie. Specjalnym młotkiem rozbijał wapień na drobne kawałki, by można było tym utwardzać drogi. Potem zatrudnił się w kamieniołomie. Najpierw wybijał dziury pod ładunki wybuchowe, a potem tłukł głazy na mniejsze odłamki. Radził sobie w ciężkiej pracy, lubił ją nawet, szukał zawsze sposobów, aby pracę ułatwić, usprawnić. Zarabiał nieźle, ponad 6 zł za dniówkę, co dawało około 150 zł miesięcznie. Szybko kupił nowe ubranie i rower. Mandelbaumowie nie czytali gazet, nie interesowali się polityką. Moją polityką było dobrze zarobić i wygodnie żyć, powie Henryk po latach. Inna polityka go nie interesowała. Z dzisiejszej perspektywy aż trudno uwierzyć w takie oderwanie od rzeczywistości. Mandelbaumowie wiedzieli, że zbliża się wojna, bo wszyscy o tym mówili, ale nic nie wiedzieli o zamiarach Niemców w stosunku do Żydów. Nie wiedzieli, jaki los spotyka Żydów w Niemczech. Nie mieli złych doświadczeń. Rodzice Henryka pamiętali czasy I wojny światowej i to, że z Niemcami, którzy opanowali te tereny, żyło się wtedy po bratersku. Kolejna niemiecka okupacja nie wprowadziła początkowo w życie Mandelbaumów większych zmian. Ojciec ponownie stracił pracę i teraz zajmował się nielegalnym ubojem i handlem mięsem. Matka zajmowała się domem, a Henryk harował w kamieniołomie. Ząbkowice-Będzińskie, obecnie dzielnica Dąbrowy Górniczej, leżały wówczas na uboczu głównego nurtu zdarzeń. Ta osada robotnicza zachowała wiejski charakter, a na wsi żyło się spokojniej, wieści docierały tu z opóźnieniem. Że trzeba było nosić na ubraniu opaskę z gwiazdą Dawida? A co mi to szkodziło? I tak wszyscy wiedzieli, że jestem Żydem. Nie ukrywałem tego, powie Mandelbaum po latach. Wiosną 1941 roku we wsi pojawili się niemieccy żandarmi i kazali pakować się wszystkim Żydom do podstawionych ciężarówek. Można było zabrać tylko podręczny bagaż.
Matka zdążyła jeszcze wypisać dla młodszych dzieci kartki z nazwiskiem i pochodzeniem. Ogrodzony zasiekami z drutu kolczastego fragment Dąbrowy Górniczej w rejonie ulic Chopina, Polnej, Barlickiego, Okrzei. Tu gromadzi się Żydów z okolicy. Zapędza się ich do pracy w warsztatach rzemieślniczych. Nie otrzymują wynagrodzenia za pracę, a jedynie przydział żywności. Henryk dostaje pracę w niemieckiej firmie remontowo-budowlanej. Ma stałą przepustkę, może wychodzić poza getto. Ma kontakt z innymi ludźmi, przeczuwa, że stanie się coś złego. Od policji żydowskiej dowiaduje się, że 40 km od Dąbrowy jest Auschwitz. Kto tam trafi, znika na zawsze. Jest przerażony, ale nie mówi o tym rodzicom ani innym Żydom. W ogóle mało się wtedy rozmawiało z obcymi. Ludzie stali się nieufni wobec siebie. Jak ktoś doniesie, to człowieka nie ma. Lepiej nie rozmawiać, tłumaczył racjonalnie. W drugiej połowie 1943 roku Niemcy likwidują getto w Dąbrowie. Żydów przenoszą do większego getta w Sosnowcu Środuli. Henryk wsiada do ciężarówki wraz z rodzicami i młodszym rodzeństwem. Potajemnie zrywa z ubrania gwiazdę Dawida, a kiedy samochód zwalnia na skrzyżowaniu, wyskakuje i szybko niknie w tłumie. W tym tłumie czuje się osamotniony i zagubiony. Nie wie, co ma dalej z sobą zrobić. Postanawia poszukać pomocy u S.A. Manna, członka niemieckiej paramilitarnej organizacji. Ten człowiek mieszkał obok getta w Dąbrowie. Kiedy Henryk wychodził ze swoją brygadą do pracy, zawsze mu się kłaniał i pozdrawiał, a tamten odpowiadał na pozdrowienia. Na tej podstawie Heniek sądzi, że to dobry człowiek. Friedrich ukrywa Henka na niewykończonym piętrze swego domu. Przetrzymuje go tam ponad miesiąc. Któregoś wieczora zaprasza go na kolację do mieszkania i oświadcza, że będą chcieli dokończyć budowę, więc Heniek musi sobie znaleźć jakieś inne miejsce. Spodziewał się, że taki dzień nadejdzie. Ten bezpieczny czas spędzony u Friedricha pozwala mu jednak oswoić się z nową sytuacją, wykombinować sposób funkcjonowania. Heniek wraca w rodzinne strony, tam gdzie zna każdy kawałek ziemi, gdzie znają go ludzie. Korzysta z pomocy polskich gospodarzy. Aby ich nie narażać, nocuje tylko w stodołach, nie wchodzi do domów. Zakrada się do stodół wczesną nocą, wymyka z samego rana. I wciąż zmienia miejsce pobytu. Krąży między Podziemskimi w Zagórzu, Kasperkami w Dąbrowie Górniczej, Basińskimi, Grelami, Pilatami. Zapasowe meliny przygotowuje sobie w Okradzionowie, Łęce, Łosieniu, Trzebiesławicach. Zajmuje się nielegalnym handlem wymiennym. Chodzi do getta w Sosnowcu, bierze stamtąd ciuchy i inne rzeczy, które stłoczeni Żydzi mają na zbyciu. Na zewnątrz wymienia to na żywność. Czy się nie bał? Bał się, ale musiał sobie jakoś radzić. Do getta można było wejść bez problemu. Trudniej było z wyjściem. Przez miesiące jednak mu się udawało. W tym czasie jego rodziców już w getcie nie było. Zostali stamtąd wywiezieni do obozu Auschwitz. Jemu też się w końcu noga powinęła. Wczesna wiosna 1944 roku. Mandelbaum czeka na przystanku w Będzinie, gdy podchodzi do niego jakiś tajniak z wielkim dogiem. Mówi, że jest aresztowany i odprowadza Henka na pobliski posterunek policji kryminalnej. Ktoś musiał złożyć donos. Przyznaje się, że jest Żydem. Pytają go, gdzie udało mu się tak długo ukrywać, kto mu pomagał. Twierdzi, że nie korzystał z pomocy, a ukrywał się w ruinach zamku. Możemy tam pojechać, wszystko pokażę. Każą mu się rozebrać i kucnąć. Wsadzają kij między łokcie i kolana, przywiązują. Biją. Ale Heniek nie pęka. Po tym przesłuchaniu do końca życia pozostanie mu uszkodzenie kręgosłupa i żeber. Potem są przesłuchania przez gestapo, już bez bicia, i cela w sosnowieckim więzieniu. Brak nadziei, bo osadzeni wiedzą, że z więzienia wożą ludzi do Auschwitz. Jest 22 kwietnia 1944 roku. Samochód przystosowany do przewozu więźniów pokonuje trasę Sosnowiec-Auschwitz.
wiezie 21 Żydów. Zatrzymuje się przy budynku sauny na terenie obozu koncentracyjnego Birkenau. Tam lekarz SS decyduje, kto nadaje się do pracy i może trafić do obozu, a kogo trzeba zabić. Heniek wraz z Moshe Cyznerem oraz Szymonem Neumannem skazani zostają na życie. Pozostałych 18 ginie w komorze gazowej. Trójka skazanych na życie dostaje numery. Heniek numer 181-970. Obozowe ubrania i buty, drewniane chodaki holenderskie. Po 3 tygodniach kwarantanny i przyspieszonej nauce obozowych reguł znów wspólnie idą do pracy. Mają szczęście. Trafiają do magazynu chleba wojskowego. Mają go układać w większe, zgrabne kostki. Potajemnie mogą się najeść i jeszcze zorganizować trochę chleba dla innych, słabszych więźniów. Po kolejnych 2 tygodniach w baraku Mandelbauma pojawia się szef obozowego oddziału zatrudnienia, SS-man Karl Kurpanik. Szuka nowych więźniów, silnych, młodych. Z szeregu cugangów wybiera tych 3 z sosnowieckiego więzienia. Pod eskortą prowadzą ich do innego baraku na terenie obozu męskiego w Birkenau. No, teraz tu jest wasze miejsce, mówi jakiś funkcyjny więzień. Witajcie w piekle. Sonderkommando to specjalna drużyna robocza, którą utworzono w KL Auschwitz wiosną 1942 roku, gdy rozpoczęła się masowa zagłada ludności żydowskiej. 2 domy w Brzezince zaadaptowano na komory gazowe. Około 200 więźniów Sonderkommando zajmowało się tam obsługą zagłady. Potem Niemcy wybudowali 4 wielkie krematoria. Fabryka śmierci ruszyła na dobre. Niemcy zorganizowali zagładę Żydów w Auschwitz na skalę przemysłową. Do obsługi zagłady zostali zmuszeni więźniowie Sonderkommando. Jak pisał Gideon Greif, autor książki Płakaliśmy bez łez, Auschwitz-Birkenau różnił się od normalnej fabryki w 2 istotnych punktach. Surowiec stanowili żyjący ludzie, a produktem końcowym były prochy, ludzkie prochy. Członkowie Sonderkommando jako siła robocza w tym miejscu zagłady stali się najtragiczniejszymi postaciami i najbardziej nieszczęśliwymi ludźmi w historii Shoah. Członków Sonderkommando wybierano spośród Żydów, najczęściej nowo przybyłych do obozu. Selekcja odbywała się zazwyczaj na terenie kwarantanny obozu męskiego w Birkenau. Wybranych nie informowano, czym się będą zajmować. Maszerowali oni do broku Sonderkommando pod eskortą SS-manów. Sonderowców izolowano, nie wolno im było opuszczać ogrodzonego bloku. Spożywali tam posiłki dostarczane z obozowej kuchni. Mieli własne ubikacje i umywalnie. Wszystko było tak zorganizowane, by uniemożliwić im kontakt z innymi więźniami. Najczęściej nosili ubrania cywilne z naszytym na plecach krzyżem. W Sonderkommando obozowe reguły i rygory były rozluźnione, a SS-mani pojawiali się rzadko. Apel organizowano tylko raz dziennie i nie przestrzegano przesadnie dyscypliny. Czas wolny od pracy był do dyspozycji więźniów. Praca zaś odbywała się na 2 12-godzinne zmiany, dzienną i nocną. Niemieccy organizatorzy zagłady podzielili ten proces na 5 etapów. Rozbieranie ofiar, wynoszenie zwłok z komór gazowych, zbieranie rzeczy wartościowych oraz obcinanie włosów i wyrywanie złotych zębów, obsługa pieców krematoryjnych i stosów spaleniskowych, usuwanie prochów. Pociągi zwożące Żydów z całej Europy stają na obozowej rampie. Nieświadomi swego przeznaczenia Żydzi sądzą, że jadą do pracy. Mają z sobą wszystko, co najcenniejsze. W pociągu i na rampie muszą zostawić większość z tych rzeczy. Lekarze SS przeprowadzają selekcję. Tych, których wybierają na śmierć, informuje się, że idą do łaźni. Muszą wziąć kąpiel i zdezynfekować ubrania. Zabierają więc ręczniki i jedynie najcenniejsze przedmioty, z którymi nie chcą się rozstać. Rozbieralnia jest jedynym miejscem, w którym sonderowcy mają kontakt z żywymi jeszcze ludźmi. Nie wdają się w rozmowy,
proszą o szybkie rozebranie się, informują o kąpieli i dezynfekcji. Nagich ludzi SS-mani zapędzają do komory gazowej, niesfornych biją pałami i kolbami. Im więcej ludzi uda im się upchnąć w komorze, tym sprawniej przebiegnie proces zabijania. Gideon Greif napisał: więźniowie Sonderkommando czuli się bezsilni i bezradni. Współczuli ludziom idącym na śmierć za każdym razem, kiedy w rozbieralni nadzorowali nowo przybyłych. Odczuwali dręczące wyrzuty sumienia. Jednak mimo empatii w stosunku do ludzi przeznaczonych na śmierć, musieli wykonywać tę pracę i w każdej chwili narażeni byli na oskarżenia ludzi, którzy widzieli w nich pomocników morderców. Zatrzaskują się hermetyczne drzwi. Przez wloty w suficie sanitariusze SS wrzucają puszki z trującym gazem, cyklonem B. Gaz rozchodzi się od podłogi w górę. Najpierw duszą się dzieci najsłabsi. Silniejsi wspinają się po ich ciałach w górę, ale w końcu i oni umierają w strasznych męczarniach. Aby usunąć ciała z komory gazowej, zonderowcy muszą na siłę rozplątywać kłębowisko zwłok. Trzeba te ciała dostarczyć do spalenia. Gdy już komora gazowa zostanie opróżniona z ciał, trzeba ją oczyścić z krwi i ekskrementów, wymyć. Przykry zapach likwiduje się, rozpylając w środku perfumy należące do zamordowanych kobiet. W tym czasie inna grupa zonderowców oczyszcza rozbieralnię z rzeczy pozostawionych przez ofiary. Przeszukuje się wszystko dokładnie, bo mogą tam być pieniądze i kosztowności. Rzeczy pozamordowanych przewozi się do magazynów zwanych Kanadą. Zanim ciała ofiar zostaną spalone, inna grupa zonderowców musi je dokładnie przeszukać, czy ofiary nie ukryły biżuterii. Trzeba zajrzeć do uszu, nosa, ust, sprawdzić odbyty i pochwy. Obcina się ofiarom włosy i wyrywa złote zęby. Zęby zostaną przetopione przez złotników, a włosy umieszcza się w workach. Posłużą do produkcji wyrobów włókienniczych. Wszystko odbywa się pod ścisłym nadzorem SS-manów. Kolejna grupa zonderowców, zwana palaczami, zajmuje się spalaniem zwłok w piecach i na stosach spaleniskowych. Gideon Greif napisze: palacze wciąż byli pokryci popiołem i sadzą. Z pieców unosił się nieznośny fetor, palone zwłoki często poruszały się wskutek wysokiej temperatury w piecu, co doprowadzało więźniów do obłędu. Z relacji byłych więźniów wynika, iż ci członkowie Sonderkommando postrzegani byli jako szczególnie bezduszni i dzicy. Towarzyszący im wciąż przykry zapach i ich surowy, wulgarny sposób bycia działały na wielu więźniów odpychająco i budziły wstręt. Kolejna grupa więźniów zajmowała się tłuczeniem i rozdrabnianiem resztek nadpalonych ciał. Rozsypywano je na terenie Birkenau lub wywożono ciężarówkami i wsypywano do Soły i Wisły. Odmowa pracy w Sonderkommando oznaczała praktycznie natychmiastową śmierć przez rozstrzelanie. Niewielu decydowało się też na samobójstwo. Zaumen Leventhal, członek Sonderkommando, którego zapiski odnaleziono po latach przy ruinach krematorium, tak to tłumaczył. Każdy człowiek jest podświadomie opanowany wolą życia, dążeniem, aby żyć i przeżyć. Człowiek wmawia sobie, że niby to nie chodzi mu o własne życie, ale że troszczy się jakoby o dobro ogółu. Chciałby przeżyć rzekomo dla różnych względów i wynajduje w tym celu setki argumentów. Prawdą jest jednak, że chce się żyć za wszelką cenę. Pragnie się żyć, bo się żyje. I na to dno piekła któregoś majowego dnia 1944 roku trafia Henryk Mandelbaum. Na początku XXI wieku realizujemy o nim film dokumentalny pod tytułem Wśród koszmarnej zbrodni. Jesteśmy na terenie byłego niemieckiego obozu Birkenau. Chodzimy po ścieżkach, którymi poruszało się Sonderkommando. Henryk stara się unikać emocji. Dokładnie opowiada o technicznej stronie procesu zagłady i zacierania śladów. W przerwach zabawia nas, opowiadając różne anegdoty, mówiąc do rymu. Czasem jednak zdarza mu się zamyślić. Pierwszy dzień pracy.
Za krematorium numer 5 zobaczył stosy ciał, nabrzmiałych, nagazowanych, bo był upał, a ciała leżały długo, gdyż nie nadążano ze spalaniem. Trzeba je było chwycić za ręce i przeciągnąć do stosów spaleniskowych, a potem wrzucić w ogień. Pierwszym spalonym przez niego człowiekiem był starszy mężczyzna, opuchnięty od leżenia na słońcu. Gdy chwycił go za rękę, skóra zeszła jak rękawiczka. Pomyślał wtedy, że matka nie miała racji, gdy mówiła mu jako dziecku, że jak nie będzie grzeczny, to pójdzie do piekła. Niczego złego nie zrobił, a znalazł się w piekle i to na samym jego dnie. Ja tego mężczyznę do dziś mam przed oczami, powie po latach. To ciało do dziś leży obok mnie. Czy miał jakieś wyjście, jakiś wybór? Mógł zginąć albo próbować żyć. Uznał, że jest praca do wykonania i musi ją wykonać, aby żyć. A praca była ciężka, wyczerpująca psychicznie i fizycznie. Człowiek wracał na prycze wykończony i szybko zapadał w sen. Kierat codzienności. Praca, sen, praca, sen. I trzeba starać się nie rozmyślać, uciekać od refleksji, bo to może osłabić człowieka, doprowadzić do załamania, utraty woli przeżycia. Henia nie przypomina sobie, by zonderowcy wiele rozmawiali. O czym mieli rozmawiać? O rodzinie? O wolności? O procesie zabijania? O procesie spalania? Nie było tematów do rozmów. Poza tym ludzie się bali. On na przykład miał zaufanie tylko do tych dwóch Żydów, z którymi trafił do piekła z więzienia w Sosnowcu. My byliśmy żywymi trupami. Spodziewaliśmy się, że i nas zabiją, ale co mieliśmy zrobić? Póki żyliśmy, trzeba było pracować, aby przeżyć kolejny dzień, tłumaczył. A tu, w tym piekle, w każdej chwili trzeba było walczyć z sobą, aby przeżyć. Tu sekunda była godziną, godzina dniem, tydzień rokiem. Czego bał się najbardziej? Że któregoś dnia rozpozna wśród zamordowanych kogoś ze swojej rodziny. Jak zawsze starał się też pracę usprawnić, ułatwić, lepiej zorganizować. Nie chciał nieboszczyków ciągnąć za ręce, więc wymyślił, że zrobi postronki. Na stercie ciuchów po zamordowanych znalazł koszulę i z niej zrobił pętlę, którą zahaczył o rękę zmarłego. Inni zonderowcy skopiowali ten sposób. Było lżej i mniej odrażająco. Kiedy przyszło mu spalać ciała w krematoryjnym piecu, wykombinował, że jak się poleje posadzkę wodą, będzie łatwiej przeciągać ciała, bo nabiorą poślizgu. I rzeczywiście było lżej i szybciej. Czasem w tej pracy zdarzały się i wzruszenia. Na przykład wtedy, gdy w stercie ciał do spalenia zauważał ciało jakiejś pięknej dziewczyny lub chłopaka. Kiedy zdarzały się takie Wenusy lub Apolliny, opowiadał po latach, starałem się ich nie wrzucać od razu na stos, odwlec spalenie. Dlaczego? Żeby móc dłużej patrzeć na tych pięknych ludzi niewinnie zabitych. Patrzyłem ze łzami w oczach. Więźniowie Sonderkommando jako nosiciele tajemnicy mieli zginąć. Już w 1942 roku zagazowano prawie całe Sonderkommando. W lutym 1944 roku, zanim Henryk trafił do obozu, zamordowano połowę 400-osobowej załogi. Kiedy latem 1944 roku rozpoczęła się zagłada 400 tysięcy węgierskich Żydów, Sonderkommando powiększono do 900 osób, by we wrześniu 200 z nich zamordować. Kolejna taka próba doprowadziła do buntu więźniów, który załoga SS krwawo stłumiła. Zginęła cała obsługa jednego z krematoriów, a wielu z pozostałych zamordowano podczas karnego apelu. Zebrano nas na placu przy krematorium, opowiadał Henryk Mandelbaum. Kazano nam się położyć twarzą do ziemi, z rękami do tyłu i rozstrzeliwano co trzeciego. Około 100 członków Sonderkommando dotrwało w obozie do stycznia 1945 roku, wśród nich Mandelbaum. Wiedzieli, że Niemcy trzymają ich przy życiu tylko po to, by zacierali ślady zbrodni, wiercili dziury w ścianach krematoriów pod ładunki wybuchowe. Wtedy Henio pomyślał o ucieczce, pierwszy raz tak realnie.
zorganizował cywilne ubranie, które przemycił do bloku i przechowywał w sienniku. W drugiej połowie stycznia wyprowadzono z obozu kilkadziesiąt tysięcy więźniów i pognano ich na zachód. To był marsz śmierci. Sonderkommando szło w osobnej kolumnie. Pod obozowe ubranie Henryk założył cywilne. Drugiego dnia marszu, gdzieś w okolicach Jastrzębia i Wodzisławia, wybiegł z kolumny i zniknął w pobliskim zagajniku. Po jakimś czasie zdecydował się zajść do zagrody. Gospodarze nie odmówili mu pomocy. Gdy obudził się następnego dnia, zobaczył młodego człowieka w niemieckim mundurze. Przeraził się, ale szybko okazało się, że to kuzyn gospodarza, który uciekł z niemieckiego wojska. Henryk wrócił w rodzinne strony. Nie odnalazł nikogo z rodziny. Spodziewał się, że wszyscy zginęli w Auschwitz, jeszcze zanim on tam trafił. Był sam, 23-letni człowiek, który wyrwał się z piekła i teraz nie wiedział, co z sobą począć, jak żyć. Ktoś powiedział mu, że w Oświęcimiu prowadzą śledztwo w sprawie niemieckich zbrodni w obozie koncentracyjnym i szukają świadków. Było ogłoszenie w gazecie. Pojechał. Złożył zeznania, które okazały się niezwykle istotne. Był jednym z głównych świadków w procesie twórcy i pierwszego komendanta Auschwitz Rudolfa Hessa, skazanego w 1947 roku na śmierć przez Najwyższy Trybunał Narodowy w Polsce. Po złożeniu zeznań zapytał jednego z członków komisji, co ma teraz z sobą począć. Nie ma rodziny, mieszkania, pracy, pieniędzy, ani pomysłu na życie, a ubranie nosi po nieboszczyku. Zgłoś się do wojska, usłyszał. I tak zrobił. Ale w komendzie uzupełnień skierowano go do Urzędu Bezpieczeństwa. Nie wiedział, że Urząd Bezpieczeństwa to komunistyczny aparat terroru w Polsce znajdujący się pod sowieckim butem. Któregoś dnia 2002 lub 2003 roku Henryk był jakiś markotny. Po dłuższej chwili zapytał: Boguś, powiedz mi, czy te IPN-y mogą mi odebrać emeryturę? Dlaczego mieliby odebrać? Zapytałem. Bo byłem w UB. Jeśli nic złego nie robiłeś, to raczej nie. Nic złego. Ja szczaw byłem, kazali mi po lasach gonić banderowców z UPA, no i tych innych, co siedzieli w lasach. Ale ci inni to byli członkowie niepodległościowego podziemia, polscy patrioci. Kto tam wie, odpowiedział. To była walka z bandytyzmem, oni zabijali milicjantów, rabowali. To ubecka propaganda kazała wam tak myśleć. Czy człowiek, który siedzi w lesie z karabinem, ma dobre intencje? Pytał. Ale źle się tam czułem i szybko starałem się z tego wyplątać. Nie przykładałem się do pracy i w końcu sami mnie zwolnili. Henio nigdy nie zrozumiał, że z jednego piekła wpadł w drugie. Z obsługi zorganizowanej przez Niemców zagłady wprost w objęcia komunistycznego terroru. Bagatelizował to drugie piekło. Ale rzeczywiście się wyplątał. W archiwum Instytutu Pamięci Narodowej zachował się wniosek o zwolnienie Henia z pracy w Urzędzie Bezpieczeństwa z maja 1948 roku, w którym można przeczytać, że Mandelbaum jest pracownikiem niedbałym, zaniedbującym obowiązki, unikającym szkoleń. Nie zgadzało mi się coś w tej historii. Życiowy rozbitek, wyrwany z piekła Auschwitz, zagubiony w rzeczywistości, mógł zrezygnować z pracy w UB, która dawała pewną stabilizację, uprzywilejowanie, dobrą pensję? Czy był jakiś istotny powód, wstrząs, który kazał Heniowi uciekać z tego drugiego piekła, do którego trafił? Nigdy mi tego nie wyjaśnił. Dopiero po śmierci Henia znalazłem pewien trop. Jest wiosna 1946 roku. Niepodległościowe podziemie wciąż walczy z komunistycznym aparatem represji. W Beskidach i na Śląsku Cieszyńskim działa oddział Narodowych Sił Zbrojnych pod dowództwem Henryka Flamę Bartka. To około 300 dobrze uzbrojonych i wyszkolonych żołnierzy, którzy rozbijają m.in. kilkanaście posterunków policji, 5 placówek Urzędu Bezpieczeństwa i kilka placówek wojska. 3 maja w paradnym szyku schodzą do Wisły i przeprowadzają defiladę z okazji Święta Konstytucji 3 maja. Milicjanci i ubowcy boją się interweniować, a ludzie wiwatują.
Ta zuchwałość zaboli komunistów. Przygotują wielką prowokację, wprowadzą do oddziału swojego agenta. Od września 1946 roku żołnierze Bartka, którzy chcą przedostać się na zachód w zorganizowanej akcji, znikają bez śladu. Po latach okaże się, że zostali podstępnie zwabieni na Opolszczyznę i tam, na kwaterach, zamordowali w brutalny sposób podczas snu. To nie była walka z leśnymi oddziałami, to była komunistyczna, zaplanowana, brutalna zbrodnia. A wśród funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa biorących udział w tej akcji znalazł się także Henryk Mandelbaum. Nie wiadomo, co robił, czy zabezpieczał akcję, czy na przykład wrzucił granat do izby, w której spali partyzanci. Przypuszczam, że to wydarzenie mogło stanowić wstrząs, który kazał Heniowi wyrwać się z UB i zacząć nowe życie. Imał się różnych prac, aż został taksówkarzem. Woził ludzi i towary, będąc nawet na emeryturze, bo lubił pracować. Henryk Mandelbaum, polski Żyd. Człowiek tajemnica. Osamotniony Żyd, który cudem ocalał z zagłady i wyrwał się z piekła, ożenił się z polską Niemką i przeżył z nią kilkadziesiąt lat w Gliwicach. Jesteśmy w Gliwicach. Kończymy zdjęcia do filmu o Henryku Mandelbaumie. Henio prowadzi nas do mieszkania, pokazuje pokój. Kilkaset maskotek, misiów przytulanek. Henio bierze kilka z nich i mocno przyciska do ciała. Siada w bujanym fotelu i zapada się. To miejsce to jego azyl, jego kolejna tajemnica. Tu stara się zapomnieć o przeszłości, albo wręcz przeciwnie, zapada się w przeszłość. Henryk Mandelbaum umiera 17 czerwca 2008 roku. Jeśli zainteresowała Was ta historia, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, polecajcie znajomym i rodzinie, opowiadajcie, że jest takie miejsce w sieci, gdzie można usłyszeć prawdziwe ludzkie historie. Do usłyszenia.